Wtorek, 30 kwietnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Dokładnie jutro, 1 maja, minie 20 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obchody w województwie śląskim rozpoczęły się już dzisiaj. Świętowanie zainaugurowano na katowickim rynku. Fatima Orlińska. To będą jedne z najważniejszych wyborów do Europarlamentu od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, mówią czołowi politycy polskiej sceny politycznej. Nie tylko za sprawą obchodów 20-lecia członkostwa, ale przede wszystkim sytuacji geopolitycznej, w której od momentu wybuchu wojny w Ukrainie znalazły się państwa zrzeszone w Unii. Wybory nie są o tym, czy wygra Malinowski, czy Kowalski, czy jakieś inne nazwisko, którego tu nie chcę podawać. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakiego typu nastawienie polityczne będzie decydowało w tej organizacji międzynarodowej. Czy to będą środowisko proeuropejskie, czy nie? Czy będą chciały bardziej integrować Unię, czy nie? O tym są te wybory. A sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. W gruncie rzeczy Rosja próbuje maksymalnie nie osłabić Unię Europejską, najlepiej rozbić, ale przynajmniej podzielić. I teraz pytanie, czy Unia wytrzyma taki napór. Dlatego, jak podkreśla parlamentarzysta europejski, tak ważne jest, by do wyborów poszła jak największa liczba osób. Szczególnie młodych, którzy w większości swoje całe życie spędzili będąc w Unii, a tego, jak wyglądała Polska przed wstąpieniem, w tym wypadku Śląsk, nie pamiętają. Podczas inauguracji obchodów 20-lecia w Unii Europejskiej na katowickim rynku mówiono o istocie np. środków, dzięki którym w miastach możliwe były i są duże inwestycje. Liczę te wszystkie miliardy złotych, które zostały zainwestowane i pozyskane z Unii Europejskiej. To w całej perspektywie 20 lat to jest ponad 10 miliardów złotych, które pozyskaliśmy na realizację różnych zadań, różnych inwestycji. No nie byłoby strefy kultury, musielibyśmy, mówiąc kolokwialnie, ciułać na te inwestycje i nie wiem, czy na byłoby stać tak do końca. Natomiast ten proces integracji, ten proces możliwości korzystania ze środków unijnych wzmógł czy przyspieszył proces realizacji wielu przedsięwzięć. O czym mówił również przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. On z kolei porównał wspólnotę Unii Europejskiej do funkcjonowania gmin zrzeszonych w metropolii, wskazując na wagę działania i podejmowania ważnych decyzji w jedności. Dużym może więcej. I tak po prostu jest. Unia Europejska to przede wszystkim wspólna gospodarka. Dzięki temu jest w stanie konkurować z gospodarką amerykańską, chińską. Ma tą siłę nabywczą, możliwość konkurowania. Ale to nie tylko sama gospodarka. A z kolei Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to 41 miast gmin, które również ze sobą współpracuje, żeby szukać lepszych efektów realizacji pewnych usług publicznych, choćby transportu publicznego, być może w przyszłości innych. Bo ta współpraca się po prostu opłaca, jest bardziej efektywna i we współpracy trwa taka, myślę, że nasza przyszłość. A o to, by w Parlamencie Europejskim głos Śląska był słyszalny, powalczą m.in. Borys Budka, Łukasz Kochut, Michał Gramatyka, Katarzyna Stachowicz, Dobromir Sośnieszczyk czy Maciej Konieczny. Wybory odbędą się 9 czerwca, a w długi majowy weekend w całym regionie organizowane są wydarzenia promujące obecność w Unii Europejskiej. W związku z jutrzejszym biegiem bohaterów i Silesia półmaratonem policja opublikowała wykaz ulic, którymi będą biegły ich trasy. Będzie obowiązywała zmiana w organizacji ruchu. Część ulic zostanie zamknięta. Karolina Komada. Dwa biegi i łącznie ponad 26 km 1 maja ze strefy kultury, a dokładnie z ulicy Olimpijskiej wystartuje 4. edycja biegu bohaterów oraz 19. Silesia Półmaraton. To nie tylko okazja, by wspólnie świętować 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, lecz także możliwość promowania zdrowego stylu życia. W obu tych biegach ponad 4500 osób. To pokazuje, że rzeczywiście wkraczamy w taką świadomość, że warto jest aktywnie spędzać czas. Te dystanse są też tak przeznaczone, że ktoś, kto mniej biega, spokojnie sobie poradzi na dystansie 5 km. Ktoś, kto jest zaprawionym biegaczem, zrobi to ponad 21 km, więc dystans półmaratonu bez większego problemu pokona. Więc to jest taka możliwość do tego, aby dostać taką koszulkę, pochwalić się potem tym, że spędziło się ten czas aktywnie, no i zadbać też przez ten sport o swoje zdrowie. Start biegów o godzinie 10 na wysokości siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Półmaratończycy pobiegną przez m.in. Dolinę Trzech Stawów, Szopiennicę i Nikiszowiec. W związku z organizacją wydarzenia będą wprowadzone wprowadzone zmiany w organizacji ruchu już od godziny 7 rano. Apelujemy do kierujących, żeby w tym czasie szczególnie zwracali uwagę na znaki informujące o zmianie organizacji ruchu, a także na sygnały nadawane przez osoby uprawnione. Pamiętajmy, że to nie tylko policjanci czy strażnicy miejsca, ale również osoby przeszkolone, uprawnione, mające uprawnienia do kierowania ruchem, które wystawi organizator. Te osoby są specjalnie oznaczone specjalnymi kamizelkami odblaskowymi. Podczas trwania biegów Zarząd Transportu Metropolitalnego wdroży zmiany w komunikacji miejskiej. Są to m.in. korekty rozkładów jazdy, modyfikacje tras linii oraz tymczasowe przystanki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie metropoliaztm.pl. Są wstępne wyniki sekcji 78-letniej kobiety, której zwłoki znaleziono wczoraj w mieszkaniu w Jastrzębiu Zdroju. Jej wnuk po odnalezieniu ciała seniorki próbował targnąć się na swoje życie. Groził, że skoczy z dachu 10-piętrowego budynku. Kilkanaście godzin trwały negocjacje, które go od tego odwiodły. Sekcja zwłok kobiety została przeprowadzona dzisiaj przed południem. Jak poinformowała prokuratura, na ciele kobiety ujawniono rany szyi. Na razie jednak prokuratura nie chce udzielać więcej informacji w tej sprawie. Wiadomo natomiast, że prokuratura prowadzi obecnie postępowanie, które ma ustalić, czy śmierć kobiety ma związek z niedoszłą próbą samobójczą 31-letniego mężczyzny. Obecnie 31-latek jest pod opieką specjalistów. Nie wiadomo, czy prokuratura wystąpi o jego tymczasowe aresztowanie. Nie żyje mężczyzna, który wczoraj nad ranem wjechał samochodem w witrynę stacji benzynowej w Sosnowcu. To, czy bezpośrednią przyczyną śmierci był sam wypadek, wykaże zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok. Fatima Orlińska. Mężczyzna, który zmarł kilka godzin po wypadku, to 64-letni mieszkaniec Sosnowca. W samochodzie znajdował się sam. Nie ucierpiała żadna inna osoba. Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej na miejscu i przetransportowania kierowcy do szpitala, jego życie nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie. Została zlecona sekcja, w trakcie której zostaną pobrana krew, a także różnego rodzaju wycinki ciała i zostaną zlecone kolejne badania, na pewno z pewnością toksykologiczne i niewykluczone, że również histopatologiczne. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe w Sosnowcu w dniu 29 kwietnia wszczęła śledztwo odnośnie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to wstępna kwalifikacja. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok i po wykonaniu sekcji i kolejnych ustaleniach zostaną podjęte decyzje co do ewentualnego sposobu zakończenia postępowania, w tym ustalenia, jakie były przyczyny śmierci tej osoby, tego kierowcy, który wjechał w budynek stacji. Do wypadku doszło w poniedziałek chwilę po godzinie 5 nad ranem. Mężczyzna miał wcześniej prawidłowo zatankować przy jednym z dystrybutorów, następnie zapłacić za paliwo przy kasie, wsiąść do samochodu i odjechać. Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się po wejściu do samochodu, choć wiele wskazuje, że kierowca stracił przytomność. Przebieg tego zdarzenia będziemy oczywiście ustalać. Policjanci zabezpieczą wszelkie dowody, w tym zawsze zabezpieczamy także monitoring. Co do stanu zdrowia 64-latka, to tutaj musimy czekać na sekcję zwłok, którą zarządził prokurator. Stacja jeszcze przez kilka godzin była wyłączona z użytkowania. We wtorek klienci mogli korzystać już bez ograniczeń. Rośnie liczba zachorowań na choroby zakaźne. Według najnowszych badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ponownie wracają choroby typu krztusiec. I choć ogólny stan epidemiologiczny województwa jest oceniany jako dobry, to sytuacja może się zmienić, gdy spadnie liczba szczepień. Dlatego rusza kampania profilaktyczna chorób zakaźnych. Karolina Komada. Nowoczesne laboratorium molekularne umożliwia przeprowadzenie wielu badań w zakresie wykrywania chorób zakaźnych. Jesteśmy jednym z nielicznych w ogóle laboratoriów w naszym województwie, które ma możliwość sekwencjonowania materiału genetycznego i wykorzystania tych danych i do celów epidemiologicznych, jak i również do diagnostycznych. A według tych danych obserwuje się wzrost zachorowań na choroby powracające typu krztusiec i mimo, że stan bezpieczeństwa epidemiologicznego w województwie śląskim jest oceniany na dobry, to są pewne obszary do poprawy. Mamy tutaj pewne obszary, które powinny powinniśmy wykorzystać i powinniśmy poprawić. To jest chociażby sytuacja w zakresie szczepień ochronnych naszych obywateli, ale nie zagraża nam w tej chwili jakaś katastrofalna sytuacja ze względu na dramatyczny wzrost zachorowań. Według ekspertów odnotowany wzrost zachorowań na odrę, świnkę, gruźlicę czy krztusiec jest spowodowany bagatelizowaniem tych chorób. Stąd też pomysł na kampanię informacyjno-edukacyjną Mamo, Tato, pamiętajcie o moich szczepieniach. Kampania ma przekazywać rzetelne informacje na temat szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych. Ta kampania będzie kierowana do przede wszystkim porodówek, przychodni, wszystkich miejsc, gdzie są dzieci, po to, żeby przekonać rodziców, żeby jednak poddawali dzieci obowiązkowym szczepieniom, ale także zwracać uwagę na to, że szczepienia dotyczą nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Często wtedy, kiedy w jakiejś rodzinie pojawia się dziecko, warto pomyśleć o tym, żeby także pozostali członkowie rodziny się zaszczepili, po to, żeby zapewnić temu dziecku właściwą ochronę. W ramach kampanii rodzice otrzymają książeczki z kalendarzem szczepień. Kolejne inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w regionie będą przeprowadzane m.in. w Szczekocinach i Lalikach. Co się zmieni w tych miejscach, szczególnie dla kierowców, sprawdzał Paweł Jędrusik. GDDKiA przeprowadzi awaryjną naprawę drogi S1 w miejscowości Laliki w powiecie żywieckim. Tam modernizacja obejmie około 400-metrowy odcinek drogi. Tam w wyniku intensywnych opadów i roztopów doszło do podmycia korpusu drogowego. W chwili obecnej funkcjonuje tam ruch wahadłowy. Najkorzystniejsza oferta opiewa na blisko 18 milionów złotych, a termin realizacji tego zadania powinien być nie dłuższy niż 8 miesięcy. Z kolei w Szczekocinach zostanie wybudowany nowy most, który zastąpi dotychczasową przeprawę. Podpisaliśmy umowę na budowę nowej przeprawy przez rzekę Pilica w Szczekocinach w ciągu drogi krajowej 78 w 20 miesięcy za ponad 9 milionów firma Primost z Będzina wybuduje ten obiekt. Jednocześnie GDDKiA poinformowała, że na ukończeniu są prace na deka 91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami. Bytom przez kilka dni wciela się w rolę planety Mars i nie chodzi o żaden scenariusz filmowy, a o badania naukowe, które mogą przydać się w przyszłości. Do czego służy laboratorium na bytomskiej hałdzie dawnej kopalni Powstańców Śląskich? Paweł Jędrusik. Zaawansowanej technologii komputerowej tu nie znajdziemy, bo to analogowa baza kosmiczna. I choć mieści się w dwóch przyczepach, to wyniki badań mogą w przyszłości pomóc ludzkości. Chcemy sprawdzić kilka aspektów takiej potencjalnej bazy marsjańskiej i dokładnie przebadać jej problemy, żeby właśnie mieć dokładny obraz przyszłości już też dla świata nauki, jakie problemy mogą faktycznie być napotkane podczas takiego pobytu na Marsie. Młodzi naukowcy w trakcie badań zajmują się m.in. pobieraniem próbek skalnych czy mierzeniem ziemskiego pola magnetycznego. I nie tylko tym. Prowadzimy tutaj wszelkiego rodzaju badania, od badań geofizycznych po badania geologiczne, astrobiologiczne oraz badania psychologiczne. Znajdujemy się na hałdzie w Bytomiu ze względu na to, że symulujemy tak naprawdę bazę marsjańską, a hałda górnicza nadaje się do tego wręcz perfekcyjnie. Dziś bytomska hałda dawnej KWK Powstańców Śląskich jest polem badań, ale miasto ma już wobec niej plany. Jesteśmy na hałdzie, która powstała kilkadziesiąt lat temu, 6 dekad temu, z działalności 2 kopalń i 2 hut. Znajdują tutaj się różne odpady po produkcji właśnie kopalnianej i hutniczej. Miasto w przyszłości ten teren planuje przeznaczyć pod farmę fotowoltaiczną. Mamy już dokumentację na ten cel. Badania naukowe w Bytomiu potrwają 10 dni. Taki był wtorek. Spokojnej majówki. Do zobaczenia.